W ramach 17. edycji programu Działaj Lokalnie, realizowanego na terenie powiatu tczewskiego, dofinansowanie otrzymało 15 projektów. Na spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Pokolenia wręczono symboliczne umowy beneficjentom, którzy opowiadali o swoich pomysłach na integrację społeczności. Spotkanie zorganizowane przez operatora programu Działaj Lokalnie, Fundację Pokolenia, odbyło się w Klubie Muzycznym Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Najważniejszymi gośćmi byli beneficjenci, czyli przedstawiciele grup, które otrzymały dofinansowanie. Był również przedstawiciel Banku Spółdzielczego, głównego partnera programu, prezes tczewskiego oddziału Eugenia Pokorska-Sawczuk oraz samorządowcy na czele z burmistrzem Pelplina Mirosławem Chyłą i wicewójtem gminy Tczew Tomaszem Urbańskim. Działaj Lokalnie to niezmiennie program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją Pokolenia. My współpracujemy oczywiście z naszymi partnerami lokalnymi, to są wszystkie gminy powiatu tczewskiego oraz nasz partner od samego początku, czyli Bank Spółdzielczy w Tczewie, i wspólnie co roku ogłaszamy konkurs grantowy, w ramach którego dofinansowujemy lokalne inicjatywy mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz grup sąsiedzkich, które chcą razem działać na rzecz dobra wspólnego w swoim otoczeniu. W konkursie wpłynęły 24 wnioski. Komisja miała trudny wybór, ale po kilku godzinach obrad udało się wybrać 15 najwyżej ocenionych projektów, które otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 69 tysięcy złotych. Projekty są bardzo różne tematycznie. Jest dużo projektów związanych z kulturą, z aktywizacją seniorów, jest oferta dla młodzieży, dla dzieci, są inicjatywy związane z aktywnością fizyczną, ale są także chociażby kąpiele w muzyce, gongów i mis. Po rozmowie online z przedstawicielem Akademii Rozwoju i Filantropii w Polsce, koordynator programu Działaj Lokalnie w powiecie tczewskim, Łukasz Rościszewski, zaproponował integracyjną zabawę polegającą na odszukaniu poprzez słowa klucze spośród przybyłych gości realizatorów programów, które otrzymały dofinansowanie. Jednym z beneficjentów tegorocznej edycji Działaj Lokalnie jest tczewska fundacja Uważni, która będzie realizować projekt Masujemy Dźwiękiem. Będziemy wykonywać koncerty relaksacyjne dla dużych i dla małych. Będzie 6 miejscowości w gminie Tczew mogło doświadczyć właśnie takiego koncertu za pomocą mis tybetańskich, gongów i różnych innych instrumentów etnicznych. Podziałamy właśnie w tych 6 świetlicach, w 6 miejscach, które wykażą zainteresowanie tym, żeby taki projekt mógł tam się odbyć, ale oprócz tego przeprowadzimy też takich 6 warsztatów dla małych dzieci, też zarówno z instrumentami, z misami, z gongami, także chcemy zarówno tych dużych, jak i tych małych pokazać im moc tego dźwięku, pomasować ich tym dźwiękiem, i jako że tytuł jest Działaj Lokalnie, to na końcu każdego koncertu uczestnicy stworzą wspólnie plakat za pomocą słów, za pomocą obrazów, symboli, i to będzie też tak energia tych ludzi, żeby można było dalej pokazywać innym, że takie koncerty się odbywają i mają moc terapeutyczną nie tylko na ciało, ale też na umysł. Koło gospodyń wiejskich Aktywni Dąbrówka Tczewska zamierza połączyć rewitalizację przydrożnej kaplicy z integracją tutejszej społeczności w projekcie o nazwie Wehikuł Czasu. Nasz projekt to jest dalsze porządkowanie wsi, że tak powiem, ale przy okazji ważna rzecz jest, że będzie w tym coś bardzo, bardzo fajnego, będzie Wehikuł Czasu tak zwany, nazwaliśmy tak ten projekt. Polegać to będzie na tym, że uporządkujemy teren przy bardzo starej kaplicy, mur nowy postawimy, zebrane kamienie przez ludzi na polach będą stanowiły schody, tak jak było to kiedyś pierwotnie. Będzie to pierwotny wygląd tego miejsca. A poza tym w murach tej kapliczki, że tak powiem, który będzie odnowiony, będzie tam wmontowana wielka skrzynia metalowa, gdzie całe społeczeństwo Dąbrówki, łącznie z młodzieżą ze szkoły, tam również są dzieci z Ukrainy, wszyscy napiszą, jak żyją w tej chwili, jak mieszkamy i całą swoją historię obecną. I będzie polecenie dla włodarzy Dąbrówki za 50 lat, żeby to otworzyć. Więc dzieci, które nawet w tej chwili będą pisać o sobie, mam nadzieję, że będą ojcami, a może dziadkami, i ich dzieci będą czytały
te rzeczy, czy oglądały nawet, bo będzie można tam wkładać również przedmioty.